Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w LX2. Co to jest, ja się pytam? Fajnie, fajne rzeczy, ale tutaj można się troszeczkę wzbogacić za darmo. No, ten nic nie ma. Dobra, jesteśmy w Ateris. I szczerze mówiąc, nie sprawdziłam sobie za bardzo, kto gdzie siedzi i co gdzie jest, więc taki troszeczkę... Mamy problem, ale nie martwimy się tym za bardzo. Chciałabym zobaczyć, my mamy poziom... Się już do drogi? Owszem, mogłeś tylko dać mi coś ekstra. Dostałeś od Vipera dwa razy więcej niż zwykle. Czego jeszcze chcesz? Dwa, trzy razy tyle. Kogo to obchodzi? Daj mi co moje. Nie klasne i nie wytrzasne. Pomów z berserkami. Wiesz, że trudno mi się u nich zaopatrywać. Zawsze, gdy tu przyłazisz, wyciągasz po coś ręce. Coś ci jednak powiem. Wróć za miesiąc. Do tego czasu Viper skombinuje coś gratis. Dobra? Trzymam cię za słowo. Nie ma sprawy. Bezpiecznej podróży. Dobra, posłuchaliśmy jeszcze jakąś rozmowę przy okazji. Ja sobie ustawię za cel główny porozmawianie z Baxterem. Ale nie obiecuję, że to dzisiaj w sumie zrobimy. Na razie to się przejdę tutaj i zobaczę, co tu można znaleźć. Jest paliwo, które sobie na szybko ukradłam. Pięknie. Nikt się nie skapł. Jest super. O, tu już jest wejście. Dobrze. Możemy ogarnąć sprawę z haraczem, myślę. Podobno w zachodniej części możemy zgarnąć jeszcze jedno zadanie. W zachodniej części tutaj tego miejsca. I myślę, że spróbujemy poszukać jednego z zadań. Zoza za mną idzie, tak że jest wszystko dobrze. Ktoś, kto się tak skrada, nie może mieć dobrych zamiarów. Oj, laska, ogarnij się. Okej, czy ja tutaj w ogóle byłam, nie? Dobra. Chyba wiesz już, co tu robisz. Neronie! Daj mi wytłumaczyć! Pozwoliłeś się złapać. Chciałem tylko pomóc Jazmie. Berserkowie... Powinieneś się orientować, że berserkowie to nie twoje zmartwienie. Próbowałem dowiedzieć się czegoś o forcie. I o szczurze. Bez rozkazu Baxtera? Jakie to uprzejme z twojej strony. Wracaj do domu. Wyśpij się. Czekaj. Mogę iść? Oczywiście. Odprowadzą cię moi kumple. Szkoda, by po drodze stało ci się coś złego, prawda? Nie ma takiej potrzeby. Poradzę sobie sam. No to fajnie. Dziękuję. Dziękuję. Nie strasz ludzi! Czego ty ode mnie chcesz? Niczego nie mam. Po co te nerwy? Nerwy? Jakie nerwy? Nie, ja po prostu... zgubiłem coś i tyle. Co ci zginęło? Słuchaj, nie teraz, jasne? Wróć jutro, dobra? Spokojnie. Powiedz, o co chodzi. Bystry z ciebie gość, co? Nie przyda ci się parę kryształków? A kto by pogardził odrobiną kasy? Świetnie. To słuchaj. Jak tylko cię zobaczyłem, wiedziałem... Że zgodzę się na twoją propozycję? Dokładnie! Załatw dla mnie parę drobnych spraw, a wzbogacisz się o 100 kryształków. Zobaczysz, raz, dwa się ze wszystkim uwiniesz. Uwierz mi, nigdzie nie obłowisz się szybciej. To hojne z twojej strony. Ale dlaczego powinienem w czymkolwiek cię wyręczać? Serio, nie warto tego tłumaczyć, a zależy mi na czasie. Niech stracę.
Dam 200 kryształków. Zastanów się. To interes życia. Kilka sprawunków i zaczniesz opływać w Eleksit. Co ty na to? Kurde, nie mam tyle sprytu. W takim razie umowa stoi. Wiedziałem, że dobijemy targu. Czas mnie nagli. Czy uporasz się z tym jak najszybciej? Czego ci brakuje? Witamin, dopalaczy, białka. Życzysz sobie wszystkiego po trochu, czy liczysz na coś szczególnego? Skoro już zwróciłeś na to uwagę, to preferowałbym coś łagodnego. Ostatnio strasznie ściska mnie w żołądku. Weź tę listę. Spisałem wszystko, co będzie mi potrzebne. Większość rzeczy zaopatrzysz się raczej u miejscowych handlarzy. Gdyby coś sprawiało ci kłopoty, improwizuj. Uruchom wyobraźnię. Dobra. Czy coś nie wyleciało ci z głowy? Gdzie kryształki? Ej, nagrodę przekażę ci dopiero jak... Nie mówię o mojej doli, tylko o pieniądzach na zakupy. Przecież za darmo nikt mi niczego nie da. Ach tak, chyba mi padło na mózg. Trzymaj, tyle powinno wystarczyć. Pośpiesz się proszę, to dla mnie wyścig z czasem. Dobra, to myślę, że możemy od zadania dla Kraina zacząć. Nie podoba mi się to, że on gdzieś ucieka. Dobra, dziennik. Ateris, jedzenie dla Kraina. Brakuje mi ziaren kawy i prawdopodobnie będzie mi brakowało chleba, bo chyba dalej twórcy nie naprawili tego i może być coś tam jednak zepsute, jeżeli chodzi o zadania. Bo był jakiś taki bug, że niby było napisane 3 chleby, a potrzebne było jednak 5 chlebów. Potrzebujemy znaleźć więc jakiegoś sprzedawcę. Akurat jakimś tam trafem pokazuje mi handlarzy, także wow. Mamy też zadanie z haraczem, zadanie z przedszkolem i wizytę u Baxtera. Więc w sumie dzisiaj będziemy tutaj spędzać sporo czasu. I myślę, że nie tylko dzisiaj. Będziemy też za niedługo, chyba w kolejnym odcinku albo jeszcze w kolejnym, udawać się do kleryków, bo to jest jedyna frakcja, która nam została oprócz albów. I mówię oczywiście o takiej małej frakcji. Niestety nie wiem, gdzie klerycy mają swój obóz, więc będziemy musieli się dobrze rozejrzeć. Możemy też zdobyć jednego towarzysza i on znajduje się tutaj na obrzeżach fortu. Także to też będziemy mogli zrobić. Tu mi pokazuje wędrownego kupca, co ciekawe. Nie mam pojęcia, gdzie siedzą klerycy, ale już myślę, że za niedługo się dowiemy tego. Coś tam się poszuka, może coś się znajdzie, ale tak, ziarna kawy. Spróbujmy u tej sprzedawczyni to znaleźć. Co? No nie wiem, czy ona będzie miała ziarna kawy. Ma ziarna kawy. Co prawda, ziarna kawy są w chuj drogie. I przydałoby się je gdzieś ukraść, gdzieś znaleźć. Okej, ty jeszcze nie masz pretensji, że ja sobie tutaj chodzę. Okej, mamy mięso z puszki. To, co się tak skrada, nie może mieć dobrych zamiarów. Nie rób głupstw. Czemu ty mnie widzisz, pizdo? Cholera jasna. Dobra, ale musimy się rozejrzeć za ziarnami kawy. I ewentualnie za chlebem, bo tak jak mówię, wątpię, że nam wystarczy tyle, ile mamy. Nie masz tu nic do roboty. Znalazłam zamiennik kawy, niewiele mi to daje. I jak pewnie zauważyliście, w międzyczasie zebrałam zlecenie na Dixona. I to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa, bo ostatnio przecież Dixonowi żeśmy pomogli tak naprawdę. I cóż z tego? No to z tego, że teraz będziemy musieli się go chyba pozbyć. Dziennik. Przejdźmy sobie od razu. Polowanie na Dixona. No nie wiem, czy jest sens robić to zadanie, ale myślę, że możemy spróbować do samego w sobie Dixona się udać i zobaczyć też, jak on zareaguje. Więc sprawdźmy to. Spróbujmy czegoś innego aktualnie. Myślę, że to zadanie z przedszkolem też nie będzie głupie, żeby dzisiaj zrobić. I z tym haraczem. To nie są chyba jedyne zadania, ale te na pewno o nich wiem. I zapamiętałam je z jakichś tam solucji i tak dalej, więc na spokojnie.
A Dixon? No ja nie wiem, czy ja Dixona chcę zabijać. W sumie już wykonaliśmy z nim pojedynek. Neron wyznaczył nagrodę za twoją głowę. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ale jego zbiry jeszcze mnie nie znalazły. Chyba nie mówisz mi tego, by samemu przygarnąć kryształki, co? Spokojnie, nie gryzę. Wybacz, kiedy jednak w kieszeniach pustki, trzeba na siebie uważać. O nic cię nie oskarżam. Po prostu, gdybym tak ufał każdemu, kogo spotkałem, moja czaszka dawno stałaby się już świecznikiem. Dobra, no chyba go zaatakujemy. Zależy mi na nagrodzie za twoją głowę. Przynajmniej nie robisz mnie w chuja. Chociaż wydaje mi się, że brak ci piątej klepki. Najpierw mi pomogłeś, a teraz zamierzasz mnie załatwić. Mogłeś oszczędzić sobie kłopotu i po prostu zostawić wieniec tutaj. Zawsze obiecywałem sobie stanąć w obliczu śmierci jak mężczyzna, choćbym był bez szans. No dawaj, kończmy sprawę. To wszystko już cholernie mnie męczy. Dobra, no, zdecydowałam się walczyć z Dixonem. Znowu ma czaszkę, ale to nie złego. Już się raz z nim biłam, także to żaden jakiś tam... Wbiliśmy mu... O kurde, dobra. Może byśmy się jednak wyleczyli trochę. Nie zaszkodziłoby. Nie no, wiecie, gram Morkonem. Co prawda on jest Morkonem, był kiedyś Banitą. Ale no, kasa jest mi potrzebna, co nie? Dobra, Dixon. Boże, Zouza, kocham cię. Nabój do strzelby, no nie uświęca mnie to. Ale wykonaliśmy zadanie, także myślę, że możemy je teraz iść oddać na spokojnie. No nie było to jakieś bardzo spokojne, ale no quest to quest. Czekaj. Panie wędrowny kupiec. Dobijmy targu, co ty masz? Masz jakieś broń... O kurde, masz lepszą broń, ale 4000, weź się wypchaj. Kaptur O Jezu, to jakiś berserk jest. A ma dużo eliksirów. Przepisy, ma też paliwo. Ale na razie nie kupuję paliwa. Dzięki. Gdybyś znów czegoś potrzebował, zapraszam ponownie. Chodźmy oddać questa na sam początek. Później myślę, że przedszkole. Te ziarna kawy, no będziemy musieli się troszeczkę rozejrzeć, poskradać i może coś znajdziemy. Nie wiedziałam, że jest takie zadanie w ogóle, żeby się pozbyć Dixona. Ale no, gramy Morkonem. Potrzebujemy wzrostu osiębłości. O, kolejny ochotnik. Powiem ci to samo, co wszystkim. Podejdź do tamtej tablicy. Znajdziesz na niej aktualne zadania. Gdybyś czegoś nie kumał, pytaj. Nie zapewniamy broni ani sprzętu. Ale patrząc na ciebie, rzekłbym, że jesteś przygotowany. Gdy skończysz robotę, zgłoś się do mnie po nagrodę. Co do zleceń... Dixon nie żyje. A jaką mam gwarancję, że mówisz prawdę? Wrócić i przytachać tu jego ciało? Niemal się uśmiałem. To głupota próbować mnie okłamywać i wszyscy świetnie o tym wiedzą. Dixonowi należało podciąć skrzydełka. Dobrze się sprawiłeś. Ktoś tak zaangażowany jak ty zasługuje na odpowiednie honorarium. Proszę, przyjmij nagrodę. Baw się dobrze.
Wyjaśnisz mi, co cię skłoniło do tej roboty? Z przyjemnością, ale musisz mi wybaczyć ekspresję. Tylko w ten sposób opiszę to tak, jak trzeba. Wyobraź sobie, że malujesz obraz. Niech to będzie... tęcza. Rzecz jasna, nie obejdziesz się bez farby. W różnych kolorach. Czerwonej, żółtej, zielonej, niebieskiej. Bez nich twoje arcydzieło nie będzie wyglądać perfekcyjnie. Niestety, gdy przygotowujesz narzędzia, ktoś kradnie ci czerwoną farbę, a ty nie masz skąd jej już wziąć. Dajesz sobie zatem spokój i korzystasz z innych kolorów. Ku twojemu niezadowoleniu tęcza, zamiast piękną ferią barw, okazuje się wielką kupą śmierdzącego gówna. A twój wymarzony świat jest mroczny i ponury, a nie piękny i słoneczny. Zgłaszasz się więc do mnie i mówisz, co zaszło. Przez ten czas złodziej smacznie sobie śpi, pewny swojej bezkarności. Ubrudził sobie ręce, ale o tym nie wie. Żyje sobie jak gdyby nigdy nic, plamiąc wszystko, czego dotknie. Piwo, kumpli, nawet żonę. Wszędzie zostawia czerwony ślad. Wszyscy go widzą. Wszyscy dostrzegają czerwień. Oprócz mnie. Ja podziwiam tęczę w pełnej krasie. Ponieważ gdy nasz złodziej zostanie wyeliminowany, nie zdoła już upaprać nic więcej. Wszystko stanie się czyste i idealne. Tak jak powinno. Łapiesz? Wyraziłeś się jasno i klarownie. Tu nie chodzi o zwykłe łapanie zbrodniarzy. To dla mnie zbyt banalne. To, czym się zajmuję, traktuję raczej jak sztukę. Pracuję nad konkretnym obrazem o jednoznacznej kompozycji. Im wyraźniejsze jego granice, tym więcej osób potrafi się w nich odnaleźć. Czaisz już? Powoli, acz nieuchronnie chaos zmienia się w ład. Nawet tutaj, w kraterze. Milczę. Dobra, z Leronem już więcej nie porozmawiam. A gdybyśmy się tak przekradli tutaj. List potwierdzający znalazłam. Neronie, pamiętasz tego gościa sprzed tygodnia? Złapałem skurwiela, kiedy rżnął moją żonę. Puściły mi nerwy i chciałem go zajebać. Wolałem jednak nie ryzykować problemów z Hektorem przez takiego śmiecia. Możesz zająć się tą sprawą za mnie? Wiem, że nie możesz zrobić tego otwarcie, ale jesteś specjalistą. Poza tym, jeśli Hektor cię przyłapie, wlepi ci jakąś śmieszną karę w postaci kilku kryształków. Spokojnie to opłacę, a nawet dorzucę coś ekstra za fatygę. Jest safe, dalej nie umiem hakować, także to jest minus. Szukam, wiecie, tych ziaren kawy. Bo jest może jakaś szansa, że tutaj gdzieś będą. Chociaż widzę, że nie za bardzo. Dobra, na razie ziarnami kawy się nie będziemy przejmować. Wykonaliśmy jedno zadanie. Zajrzyjmy w takim razie do dziennika. I wymyślmy coś nowego. Karakis to na razie nie. Tawar. Co mamy w towarze? Aha, to nie. Łowca głów. A jest teraz na tablicy ogłoszeń coś... Cholera. Coś nowego w ogóle? Czy urządzenie pokroju hybrydy naprawdę... O, są nagrody! Erin. Łupieszczyni. Miejsce przebywania Tawar. Priorytet wysoki. Wskazówki. Wprawnie posługuje się mieczem. Załatwiła dwóch naszych. Potrafi też walczyć na dystans. Nie cofa się przed niczym. Lubi odcinać ofiarom uszy. Premia za schwytanie żywcem. Nero. Cel. Crane Szpieg. Miejsce przebywania krater. Priorytet niski. Wskazówki. Pomocnik. Dołączył do berserków. Nie powinien sprawiać problemów. Najlepiej załatwić to szybko. Nero. Mimo to Dawkins musi mieć bardzo silną wolę, prawda?
Mamy dwa nowe zlecenia. Bolą cię plecy? I teraz tak. Zmieńmy sobie na inne zadania. Na przykład na problemy z haraczem. To zadanie może od nas wymagać troszeczkę więcej. Tu jest brzeszczot. Brzeszczot nie ma czasu dla przybłęd takich jak ty. Bądź tak miły i spierdalaj. Jak mnie nazwałeś? Mówię, że jesteś przybłędą, włóczęgą, łachmaniarzem. I co ty na to? Rozważam, czy nie przydałoby ci się lanie. Turen z ciebie czy zuch? Tak czy siak, szykuj się na śmierć. Pożałuję tego? Nie wiem. Gorzej, żeby kogoś innego nie uderzyć. A nie, goście z leszczem. O, dobra, jednak nie jest. Okej. Okay. A czy dobra? Nie ma jakiejś obrony z kosmosu, ale zadał mi spore obrażenia. Chociaż ja jemu też potrafię. Musisz to robić. Dobra, odsuniemy się trochę. Ała. Dobra, ja nie będę ryzykować. Wolę się napić takiej mikstury i mieć, wiecie... No, co to miało być? W ogóle zabił mnie chłop. Seriously? Dobra, jeszcze raz. Dobra, Jax. Pobij brzeszczota. Tylko może by mi ta banitka nie wchodziła pod łeb. Dobra. Pięknie. Tak to się robi. Kurwa. Jeszcze kilka ciosów i byłoby po mnie. Gadaj no. Czego naprawdę chcesz? Niczego. Lubię się bić. Czyli taki z ciebie typ. No, dobrze. Teraz jesteśmy kwita. Powiesz mi coś o sobie? Mówią na mnie brzeszczot. Zadawaj więcej durnych pytań, to dowiesz się dlaczego. Co tutaj robisz? To chyba oczywiste. Patroluję swój teren. Więc jeśli nie przynosisz mi kasy, radzę ci spierdalać. Chcę, byś zostawił Wiki w spokoju. Wiki? Wiki. A niech pomyślę. Chodzi o tę sukę, która nie płaci długów? Kazała ci mnie nastraszyć? Czy posunęła się dalej? Raz już cię pokonałem. Naprawdę domagasz się rewanżu? Z drugiej strony ciągle jeszcze boli mnie szczęka. Przełożymy to? Trudno. Nie brak mi innych źródeł dochodów. Pieniądze od Wiki to przy nich tyle co nic. Jeśli to wszystko, żegnaj. Obym nie prędko znów cię zobaczył. Liczę, że teraz dasz Wiki spokój. Kurwa. No dobra. Dobra. Przegrałem. O, chłopie. Spuściłeś mi niezły wpierdol. Następnym razem... sobie odpuszczę. Mądra decyzja. Jasne, czemu nie, pewnie. Dobra, to co, idziemy oddać zadanie. No, jak widzicie, szybko poszło, tylko te ziarna kawy. Cholera jasna, no gdzie ja tu znajdę tyle ziaren?
No nie wiem. U niej coś tutaj była, jakaś kawa, ale ona jest jakaś strasznie na mnie, wiecie, taka cięta. Grzeszczot nie przyjdzie już po haracz. Udało ci się. Wiszę ci przysługę. Oto twoja zapłata, tak jak się umawialiśmy. Niewiele, ale więcej w tej chwili nie posiadam. Kurde. Nie ma za co. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Gdybyś jeszcze kiedyś był w okolicy i chciał coś kupić lub sprzedać, to wiesz, gdzie mnie szukać. Do zobaczenia. Jeszcze raz za wszystko dziękuję. No weź, co ty odpierdalasz? Zoza, bardzo mi przykro, no ale ja nie jestem w stanie nic innego tutaj poradzić. Widzi mnie? Nie mam pojęcia. Wściekły list. Co ty tu robisz? Sami ruszcie dupska na zewnątrz, jeśli uważacie, że polowanie na mięso to bułka z masłem. Śmiało, zwierzęta same się nie zabijają. Zapłaćcie to, co mi się należy, a ponownie zacznę zaopatrzać was w dobre produkty. Proste, prawda? Nie rób głupstw. Tu są ziarna kawy, cholera. Ale ty tego chyba nie widzisz, koleżanko. Jedno ziarno popieprzyło was. Kiedy ja te ziarna wszystkie poszukam i znajdę? Nie mam pojęcia. Dobra, te główne to ja chyba nie chcę na razie. Jedzenie dla Krajna, łowca głów, przedszkole. Chodźmy na dany obszar i poszukajmy czegoś. I przy okazji się rozejrzyjmy może za czymś do ukradnięcia jednak. Tu są ziarna kawy. Byleby nam się koleżanka nie odwróciła. Na razie nas nie widzi. Dobra, no zebrałam parę ziaren kawy. Ktoś, kto się tak skrada, nie może mieć dobrych zamiarów. Ja nie wiem, kto mnie tu przez ścianę widzi. Halo. No ale mamy trochę ziaren, przynajmniej nie muszę kupować. To jest przynajmniej tyle. Jakiś plus. Może jeszcze nawet dzisiaj pójdziemy do Baxtera. Ale chwilowo zajmiemy się przedszkolem. Może. W sumie całkiem duży jest ten krater, trzeba przyznać. Ale bardzo dużo takich zwykłych, randomowych banitów, którzy nie mają nic do powiedzenia i do zrobienia. Przedszkole, tutaj na górę, tak? No, na to wygląda. Pasi konik tutaj jest. Dzięki za datek. Okej, to jest ten, któremu dałam pieniądze. W porządku. Smażony bochenek ogrodnika. Dobra, przyjmę. Brenda. Witamy w przedszkolu, złociutki. Co polać? Chwila. To jest przedszkole? No tak. A czegoś się spodziewał? Czekaj, nie wpadłeś chyba na pasi konika? Nie wiadomo. Jakiś pojeb prosił o składki na przedszkole. Ta, to ten kutafon. Jeśli tak dalej pójdzie, to kiedyś będę musiała zmienić przez niego nazwę lokalu. Nie ciebie pierwszego próbował naciągnąć. Jeżeli jeszcze go tu nie ma, to zaraz przylezie. Wyświadcz mi przysługę i daj mu w zęby. Ciągle powtarza ten sam numer. Trzał można dostać. No to zaraz dostanie. Zander chyba nie pozwolił ci tu przebywać. Zjeżdżaj! Że co? Przepraszam? A, bo ja sobie weszłam jakąś boczną. Zabłądziłeś? Górna dzielnica jest zamknięta, więc możesz zawrócić. Pozwól nam przejść. Jestem siostrą księcia Tawaru. Nie wpuszczę was, choćbyś była babcią Baxtera. Jeżeli nie dacie mi dobrego powodu, to dalej nigdzie nie pójdziecie. Proste. My się z Ksanderem znamy. Nie strzegłeś czasem bramy u kleryków? Owszem, ale kiedy padło Hort, przyszedł czas na reorientację. I proszę,
Nie zmieniłem się. Dokonałem tylko kilku poprawek. Musiałem zajmować się szemranymi sprawami, żeby zarobić jakieś kryształki. Teraz płacą mi, ilekroć ktoś coś spieprzy. Jeśli więc planujesz kradzież, rozrubę lub morderstwo, nie krępuj się. Wpadnie mi więcej kasy. Przepuść mnie. No to podaj mi dobry powód. Wątpię, byś go miał. Tak sądziłem. Spieprzaj! Nie wolno. Czy tak cię przekonam, byś się trochę odsunął? No dobra. Udam, że cię nie widziałem, ale tylko ten jeden raz. Idź i załatw to, na czym ci tam zależy. Ale jak cię znów tu zobaczę, wylecisz na zbity pysk. No, znikaj. Nigdy się tu nie kręciłeś. Dobra, cudownie. W takim razie przejdziemy się. To jak? Wchodzisz w to? Nie wiem, stary, mam wątpliwości. Cipeczka z ciebie. Będziesz tylko stać na czatach, kiedy ja zajmę się naszym celem. A potem co? Myślisz, że kiedy już zrobimy, co do nas należy, to tak sobie zwyczajnie wyjdziemy z kieszeniami pełnymi kryształków? Dokładnie tak, bez wątpienia. Ja pierdolę, zapluty z ciebie kretyn! Każdy, kto dla niego pracuje, kończy wąchając kwiatki od spodu. Kiedy to dotrze do twojej pustej czachy? Słuchaj, nie muszę dzielić się z tobą kasą. A teraz spieprza, zasrany księciuniu! Wiecie co, te rozmowy między tymi banitami są naprawdę dziwne. To jest jakiś instruktor. Widać przecież, że żaden z ciebie, banita. Wypierdalaj, dobra? Dlaczego tak cię obchodzi, czy należę do banitów? Słuchaj, ubijam tu interes. Dostarczam banitom pancerze, a oni pozwalają mi siedzieć na dupie i nie martwić się o to, czy mnie ktoś okradnie i tym podobne. Na pewno dotrzymam umowy. Czyli sprzedałbyś mi coś, gdybym był banitą? Zaopatrzyłbym cię w sprzęt, broń, a nawet nauczył robić dopalacze. Szybko to pojąłeś. Aż mnie duma rozpiera. Niestety nie jesteś banitą, więc nic ci z interesu. No, ale może kiedyś będę. Bo kiedyś w przyszłości będziemy mieli możliwość odejść od Morkonów na rzecz właśnie banitów, także zobaczymy, czy do tego dojdzie. My idziemy do przedszkola, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. I idziemy komuś spuścić solidny wpierdziel. Dobra, właśnie miałam powiedzieć, że właśnie ukradłam sobie to i nikt tego nie zauważył, ale jednak ktoś to zauważył, także jednak... To nie ja. Oszukałeś mnie, kutafonie! Przedszkole to knajpa! Hej, powolutku, stary, bez nerw! Odkryłeś mój mały przekręcik. Niech to będzie dla ciebie nauczka. No dobra, a teraz spieprzaj! Daj mi w spokoju przepisz twoje ciężko zarobione kryształki. Serio? Pogódź się z porażką, stary. Zrobiłem cię... Zatłuchę cię własnymi rękami, sukinsyno! Mocne słowa jak na gościa, który najwyraźniej urodził się wczoraj. Zamierzasz się rzucać? No to dawaj, dupku! Gościu z łopatą. Kompletna strata czasu. Dobra, nie chcę tą łopatą jednak dostać przez łeb. Super! No i co, panie pasikonik? To co, oddasz kryształki? Och, no dobra, wiesz, kurwa, gościu, mogłeś mnie zabić. Stary, to tylko kilka kryształków. Jeśli tak bardzo ci na nich zależy, to masz. A tylko przestań mnie bić! Zgoda. Z pustymi kieszeniami więcej się dziś nie napiję. Wielkie dzięki, dupku! No bardzo dobrze. Okej. Okay. No to co?
Banita. Nie wiem, co tutaj jeszcze jest do znalezienia. Tutaj jest oczywiście Ksander. Tutaj już nic chyba w tej górnej dzielnicy to nie ma. Jeszcze będziemy musieli iść właśnie do samego sobie Baxtera. Polowanie na Erin. Gdzie to jest? O, tutaj. To ciekawe. I tutaj... Moment, co tutaj jest? A to koło naszego bastionu ona jest? Poważnie? Polowanie na Krayna. No oczywiście Krayny sobie tutaj chodzi. Ale najpierw dla niego musimy questa wykonać. Właśnie jedzenie dla Krayna. Mamy trochę kryształków. Ja też mam do otworzenia te paczki z kryształkami, które dostałam. O, tutaj. Nieźle. To się przyda. Mamy teraz bardzo dużo kaski, jest świetnie. To co, może byśmy sobie zrobili audiencję u banitów może jeszcze na koniec dzisiaj. Chociaż nie wiem. Ale może by było całkiem. Gdzie ten cały Baxter siedzi, bo... No miejsce jest jednak mimo wszystko dosyć duże. Tutaj jest Baxter, poważnie? W takiej ruderze? No dobrze. Hej, gdzie leziesz? Chcę się zobaczyć z księciem. Czyżby? W porządku, Drap. Czyż to nie ten sławny dupek, o którym tyle słyszałem? Spodziewałem się kogoś wyższego. Ty jesteś Baxter? Książę Ateris? We własnej osobie. Powiedz, czego do diabła szukasz w moim mieście? Słyszałem, że swego czasu rządziłeś fortem w Tawarze. Czy to prawda? Ale to było wieki temu. Jedno mogę ci przyrzec. Drugi raz nie dam się zepchnąć z tronu. Jeśli przyszedłeś narobić gnoju, to wybrałeś złe miejsce, kolego. Szukasz nowych rekrutów do banitów? Ja niczego, kurwa, nie szukam. Hektor się tym zajmuje. To moja prawa ręka. Do mnie przychodzi się zapłacić daninę, albo przekazać wieści z zewnątrz. Z innymi sprawami możesz wypierdalać. Czy właśnie dlatego przebywasz tutaj, zamiast zasiadać na tronie? Pytasz, dlaczego nie rezyduję w centrum miasta? Codziennymi pierdołami zajmuje się Hektor. To moja prawa ręka. Dzięki niemu zdołałem ulokować się tutaj, by pilnować naprawdę ważnych spraw. Na przykład? Na przykład odstraszać takich skurczybyków jak ty, od zamachów czy innych numerów. Posadziłeś na tronie marionetkę, by samemu skryć się w cieniu. Dobrze ci radzę. Lepiej stul ten głupi ryj. Cokolwiek kombinujesz, chuj mnie to obchodzi. Ja już dobrze wiem, jak ty działasz, Jax. Nie pierwszy raz wywróciłbyś całe miasto do góry nogami. Jak to się ostatnio skończyło? Nie przypadkiem obaleniem władcy? Daruj sobie. Jesteś tylko starym, przestraszonym, nędznym gnojkiem. Nie miałem nic do czynienia z przejęciem fortu przez berserków. Logan, poprzedni książę Tawaru, został przegnany z własnej twierdzy przez armię wojowników z Edanu. Dzięki. Dobrze wiedzieć. Ale jakoś nagle nie zacznę ci przez to ufać. Nigdy nie należałeś do żadnej frakcji.
Zawsze byłeś lojalny, tylko i wyłącznie wobec siebie. To dlatego na zawsze pozostaniesz obcy. Nic o mnie nie wiesz. Niewykluczone. A może się mylę? Żyję jednak wystarczająco długo, by rozpoznać dupka na kilometr. Takie chuje jak ty oznaczają same kłopoty. Będę miał cię na oku. Z tego co rozumiem, Ateris to jedyne miejsce, gdzie nie dotarła inwazja obcych. Mówisz o tym czarnym złomie, który spadł z nieba i zalał nas jebanymi dziwadłami z koszmaru? Ha. Zabiliśmy już tych przeklętych straszydeł więcej niż powinniśmy. Tylko, że one ciągle wracają. Ta zaraza nie ma końca. Przynajmniej nie zajęli żadnej z wież krateru. Jak dotąd nie, ale trudno powiedzieć, czy tak zostanie. Kiedy gdzieś wybija szambo, to zazwyczaj gówno leci prosto do krateru i najpierw pada na nas. Jak zamierzasz sobie poradzić z najeźdźcami? Jak sądzisz, głupku? Punkt pierwszy. Bronić się za wszelką cenę. Punkt drugi. Kurwa, brak! Co innego nam zostało? To nie tylko twój problem. Moment, kurwa. Czy ty mi przypadkiem nie planujesz wcisnąć jakieś bajki o pięknej, harmonijnej współpracy z abami, berserkami, czy kim tam, kurwa, jeszcze? Dobrze ci radzę. Daruj sobie te brednie, jeśli nie chcesz skończyć z moim butem w swojej dupie. Inne frakcje zawsze miały banitów głęboko w chuju, więc niech się teraz jebią. No dobrze, świetnie. Ha, kogoż to przywiało? Jesteś bliźniaczką Logana, nie? Co słychać u tego gnoja? Dawno temu ten zawszony skurwiel przejął mój fort i wyrzucił mnie na zbity pysk. Ta, brzmi jak robota Logana. I co z tego? Zanim zapytasz, od lat nie miałam z nim nic wspólnego. Jak chcesz dobrać mu się do dupy, droga wolna. Kręci się gdzieś na wybrzeżu Karakis. Dzięki za wieści, słonko. Ale każdy z odrobiną oleju w głowie wie, gdzie go szukać. Problem polega na tym, by go dopaść, nim się połapie. Wysłałem za tym zasrańcem moich najlepszych ludzi, a i tak rozerwał ich na strzępy. Twardy z niego drań. Bez dwóch zdań. A co u ciebie? Jak widzę, skumałaś się z morkonami. Tak się składa, że w mojej kolekcji brakuje morkonki. Zawsze się zastanawiałem, czy w łóżku też jesteście takie wierne i oddane. A ja? Jakie to uczucie odciąć facetowi fiuta? Ostra z ciebie sztuka. Cóż, skoro na nic mi się nie przydasz, to wypierdalaj. Morkoni wysłali Zouzę z misją. Musi z tobą porozmawiać. Dzięki, ale umiem mówić za siebie. No dobra, Zouzo. Słucham. Czego do kurwy nędzy chcą ode mnie Morkoni? To tylko kwestia czasu, zanim wandale zrównają tę twoją dziurę z ziemią i zetrą ci z twarzy ten durny uśmieszek. Skoro tak, to po co zadajesz się z tym palantem? Niezły z was, kurwa, kabaret, wiecie? Serio mówię, w życiu się tak, kurwa, nie uśmiałem. Za taki tekst powinienem wam wypruć flaki. Ale coś wam powiem, żałosne, głupie gnidy. Chyba już wystarczająco się nacierpieliście.
lepiej trzymajcie się razem, bo w pojedynkę to na pewno długo nie pociągniecie. Dupek. Powinniśmy się stąd zabierać. No to właśnie tak wyglądała nasza audiencja. Hej, ty! Co tam? Znam cię. Ta? Właśnie tak. Jesteś Jax, ten kutas z północy. To ty chciałeś zrobić z nas wszystkich niewolników w konwerterach. To było dawno temu, ale rzeczywiście. To ja, Jax. I co z tego? Słyszałem też, że przyzwoity z ciebie gość. Serio? Chociaż teraz, jak na ciebie patrzę, trudno mi w to uwierzyć. Ludzie opowiadają na twój temat najróżniejsze bajki. Ciekawe, czy wiedzą, jak jest ciebie chuchro. Dobra, przejdź do rzeczy. Czego ode mnie chcesz? Nie podoba mi się twoja morda. Nadzorca, nowa misja. Szefem. Czy ja wiem? On raczej stwierdzi to samo. Szkoda mi na to czasu. Nie, żebyś miał jakiś wybór. Spierdala. Albo po prostu zafunduję ci bezpłatną korekterię. Zobaczymy, ile prawdy kryło się w tych plotkach. Serio? Nagle... Gościu! A idź ta. Powiem wam tak. Ogólnie to drab może być naszym towarzyszem, także wiecie. Ała, gościu. Dobra, musimy chwilę poczekać. Nie musisz tego robić. Nie chcę, wiecie. Przegrać. Tak to się robi. Nowy poziom. Poszczęściło ci się i tyle. Na przyszłość radzę uważać, z kim zadzierasz. Nie sądziłem, że taki chuderlak zdoła się postawić. W kraterze nie ma miejsca dla takich jak ty. Spierdalaj stąd. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Jesteś takim upierdliwcem dla przyjemności? Czy coś za to dostajesz? Nieważne, czym się zajmuję. To, co robię w kraterze, to tylko mój interes. Chyba muszę jeszcze raz pogadać z twoim szefem. Jak tam wolisz, tylko zejdź mi z oczu. Mam na ciebie oko. Dobra, moi drodzy, bo ten odcinek zaczyna nam się bardzo wydłużać. Skończymy sobie w tym miejscu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja już idę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!